Moi drodzy, bardzo dziękuję Wam, że przyszliście, że zdecydowaliście się posłuchać tego, co ja mam do powiedzenia. To sytuacja zawsze trudna i wyjątkowa. Trudna z tego względu, że troszeczkę w swoim życiu głupot narobiłem. Mogło być ich zdecydowanie więcej, ale tak jak powiedział ksiądz Dariusz, na własnej skórze i na własnym ciele przekonałem się, co znaczy modlitwa mamy, w tym przypadku mamy, co znaczy komunia święta, przyjmowana w czyjejś intencji i jaką to ma moc. Może sobie nie zdajecie z tego sprawy, bo ja, będąc w waszym wieku, absolutnie sobie z tego sprawy nie zdawałem. Mniej więcej jak każdy, powiedzmy, tak się mówi, normalny człowiek, tak, komunia święta, później bierzmowanie w liceum, do kościoła trzeba było chodzić, niedzielna msza święta, spowiedź przy okazji tam świąt, jakieś uroczystości rodzinnych i tak dalej. Powiedzmy bez szału, taka normalna, standardowa rutyna, bez jakichś fajerwerków, ale w międzyczasie człowiek tam się jakoś też rozwijał, bo skończyłem szkołę podstawową, poszedłem do liceum. W liceum mogą to zaświadczyć moi rodzice, a także koleżanki i koledzy. Byłem skończonym idiotą i debilem, ja zdawałem z klasy do klasy ledwo. Jakimś cudem zdałem maturę. Po maturze, rzecz jasna, nie dostałem się nigdzie na studia, ale to mi w ogóle nie przeszkodziło, bo to co tam, po co studia, będę sobie siedział w domu. I to był taki czas, to był rok 95 czy 4, tak, 94, kiedy młodzi mężczyźni byli brani do wojska. I pamiętam doskonale, że 8 marca listonosz przyniósł do mnie kwit i okazało się, że w lipcu mam się stawić w jednostce wojskowej. No i przyszło takie pierwsze otrzeźwienie i mówię: tato, ratuj. No to pojechaliśmy z tatą do komendanta właśnie od tutaj kompanii, komendy uzupełnień. No i ojciec powiedział krótko: panie komendancie, mój syn jest debilem, zamiast iść normalnie do szkoły i znaleźć sobie jakiś zawód, to poszedł do ogólniaka, a że w międzyczasie przestał się uczyć, to skończył szkołę, nie ma żadnego zawodu i do niczego się nie nadaje. Jak pójdzie do wojska, to nie wiadomo, co mu się tam w życiu przytrafi. Pan komendant okazał się bardzo porządnym człowiekiem i mówi, i znającym życie. I mówi tak: ja tobie nie zabiorę tego biletu, ale umawiamy się, że jeżeli do 15 lipca przyniesiesz mi zaświadczenie, że się dostałeś na studia dzienne, no to ja ci ten bilet cofam. Zacząłem czytać książki wtedy nałogowo i dzięki temu zdałem egzamin na studia i poszedłem na filologię polską. Na studiach poprzysiągłem sobie, że nie, teraz to już się wezmę do roboty i nie było w ogóle zagrożenia takiego, żeby miano mnie wyrzucić ze studiów. Mało tego, miałem stypendium naukowe. No i po 3 latach studiów niemal natychmiast dostałem pracę. Bardzo dobrą pracę, bo ja mogłem pracować właśnie jako nauczyciel języka polskiego, ale zdecydowałem się zostać dziennikarzem. W tym czasie, to był rok 98, dziennikarze zarabiali bardzo dużo pieniędzy. Ja zarabiałem wtedy 3 razy tyle, ile moja mama po 25 latach pracy w szkole jako nauczycielka, więc można było zwariować i tak też się stało. Po skończeniu studiów podjąłem decyzję o tym, że ożenię się z moją koleżanką ze studiów. No i ten początkowy czas właśnie samodzielności, kiedy wyprowadziłem się z domu razem z moją młodą żoną, zamieszkaliśmy razem. Ja miałem świetną pracę, świetnie płatną, ona była nauczycielką, więc wydawało nam się, że jesteśmy panami życia. I to był początek końca, tak prawdę mówiąc, bo w pewnym momencie człowiek, który ma wszystko, ma za dobrze, a przede wszystkim nie ma wobec siebie dystansu, zaczyna wariować. I tak też było ze mną, bo sypały się nagrody za tytuły najlepszego dziennikarza w Wielkopolsce, a to tutaj propozycja pracy gdzieś tam w telewizji, a tutaj możliwość współpracy z radiem ogólnopolskim, z telewizją ogólnopolską. No i tak na wszystko było czas, tylko było tak, coraz mniej rodziny i coraz mniej Pana Boga. Pamiętam doskonale, że zamiast w niedzielę do kościoła, to wolałem popracować, tak? Bo to trzeba pracować, trzeba się rozwijać, trzeba pokazywać, udowadniać każdego dnia, że jest się najlepszym. No i tutaj się zaczyna taki powolny mój upadek, bo ja
zaczynam tracić kontakt z rzeczywistością i mówię sobie tak, no skoro jestem taki dobry, wszyscy mnie chcą, to zwalniam się z tej głupiej roboty i idę do następnej. W następnej było no, trochę lepiej, czasami gorzej, ale to zmienię redakcję, pójdę do jeszcze innej. Tam dostałem jakieś stanowisko, byłem szefem zespołu dziennikarskiego prestiżowego radia, no i już kompletny odjazd, no to ja teraz wszystkim pokażę. Nie zauważyłem nawet, że w ogóle przestałem chodzić do kościoła, że z żoną w zasadzie się nie widzę. No i zaczęły się, tak, wódka się zaczęła, zaczęły się balangi, powrót do domu nad ranem. I to wszystko, co na swój temat wtedy myślałem, to było dokładnie, ja ze wszystkim sobie poradzę, tylko żeby mi nikt nie przeszkadzał, żeby nikomu nie przychodziło do głowy zabraniać mi pić, żeby nikomu nie przychodziło do głowy jakieś tam ograniczenia, żeby żona się tylko nie czepiała. No przecież ja jestem od tego, jestem gwiazdą, ona ma mnie słuchać. Ta biedna kobieta długo tego nie wytrzymała. No i odeszła. No jak odeszła, to zaczęły się jeszcze większe problemy, no bo wtedy mówię sobie, no teraz jestem wolny, to tak, mogę robić wszystko, nikt mi nie będzie truł. Pieniędzy jakoś tam wystarczało, żeby gdzieś tam jeść na mieście, jak już nie było pod koniec miesiąca, bo no, alkohol jednak kosztuje i inne tam przyjemności, no to wtedy ewentualnie można było wpaść do mamusi, coś tam mamusie zbajerować i najeść się i lecieć dalej. Dostałem ostrzeżenie od Pana Boga, bo właśnie pracując w prestiżowej rozgłośni radiowej jako dziennikarz, zostałem wywalony z pracy. Twierdziłem i tam twierdzę, że nie do końca moja wina, bo akurat balanga była jak zwykle, uchlaliśmy się nieziemsko, kolega rozbił ścianę. Niewiele myśląc powiesiłem kalendarz na to miejsce i wychodząc z pracy podpisałem się jako ostatni wychodzący. No i następnego dnia rano koleżanka, która przyszła na dyżur, zobaczyła to miejsce i ten dramat, no i powiadomiła tam szefostwo. Ja mówię wtedy, wiesz co, do tego mojego kolegi, który to zrobił, mówię, nie martw się, ja to wezmę to na siebie, znaczy nie przyznam się, ciebie nie wkopię, ty masz żonę, dziecko, ja jestem sam, ja sobie poradzę, jestem świetny, robotę sobie wszędzie znajdę, nawet jak mnie wywalą. Na moje nieszczęście tak było, bo następnego dnia, jeszcze nie zacząłem szukać pracy, dostałem pracę, znowu prestiżową, sekretarz redakcji prasowej, z czasem redaktor naczelny. No i tak coraz więcej było tych zaszczytów, tytułów, coraz więcej było alkoholu, a coraz mniej zdrowego rozsądku, Pana Boga i rodziny. Nie było kompletnie dystansu. To wszystko zaczęło gdzieś tak odjeżdżać i zdałem sobie sprawę, że te wszystkie panie, które się gdzieś tam pojawiają mnie na noc, na tydzień, na dwa tygodnie, na miesiąc, że to już tak zaczyna mnie męczyć, bo ja już w sumie nie wiedziałem sam, po co żyję, czego chcę i właśnie któregoś dnia, mając świadomość wyrządzonej krzywdy wielu osobom, bo to naprawdę, to nie ma się czym chwalić, ale to były takie pijatyki czasami, że ja będąc redaktorem naczelnym gazety, przez 11 dni nie pojawiałem się w redakcji. Dobrzy ludzie pracowali wtedy w tej robocie, nikt nawet nie pomyślał o tym, żeby donieść szefostwu, oni za mnie pisali teksty i ja dokładnie byłem w 11-dniowym ciągu i tam nie widziałem w tym żadnego problemu. No ale w pewnym momencie przyszło takie przesilenie, zauważyłem sam, że bardzo, bardzo mocno się ze sobą męczę. Kolejny raz mama przede mnie płakała, kolejny raz dziewczyna, która wtedy mieszkała ze mną, płakała i postanowiłem, że nie, to jak to tak ma wyglądać, to ja dziękuję. To była sobota rano, uchlałem się oczywiście, o godzinie 2 przyszedłem do domu w stanie agonalnym. Drobna kłótnia z tą kobietą, ona się wyprowadziła. Ja powiedziałem, nie, to już kończymy tę zabawę i odkręciłem gaz, tak jak ksiądz Darek mówił. To był wieżowiec, w środku hotel, w dwóch skrajnych klatkach schodowych mieszkania. 10-piętrowy, także gdyby to wszystko mi się udało, to tam byłoby no, z 500 ofiar jak nic. Na szczęście jakimś cudem ta dziewczyna, która się mną opiekowała, wtedy próbowała jakoś mi pomóc, wróciła, bo czegoś zapomniała i nie mogła otworzyć drzwi. Ja zazwyczaj zamykałem tylko jeden zamek i ona mogła z klatki otworzyć kluczem, natomiast tutaj były zamknięte dwa zamki i to jej nie dawało spokoju. No i zaalarmowała moich rodziców. Mama z tatą też nie zbagatelizowali tego sygnału, przyjechali natychmiast. No i ojciec podjął decyzję, że natychmiast otwieramy drzwi. No nie mógł tego zrobić, więc wywalił te drzwi, no i zastali mnie leżącego na ziemi, odkręcony gaz i miałem w ręce obrazek Chrystusa Miłosiernego, który dostałem od mamy jakoś tydzień czy miesiąc wcześniej, bo w parafii mojej mamy były rekolekcje i właśnie kupiła to dla mnie. Jak się obudziłem następnego dnia, kiedy wytrzeźwiałem,
Zobaczyłem te wszystkie straty, które spowodowałem. To nie chodziło o tamte rozwalone drzwi, ale widziałem moją mamę, w jakim jest stanie, mojego tatę, moją dziewczynę. To postanowiłem, że coś tutaj musi się zmienić, że to tak być nie może, bo ja nawet zabić siebie nie potrafię, ale ich wykończyć jest bardzo łatwo. I nie wiedziałem, co mam zrobić. I tylko pamiętam, że wtedy była niedziela, ja jechałem już do domu i mama prosiła mnie i błagała, żebym poszedł do kościoła. Poszedłem do kościoła, przepękałem tę mszę i obiecałem mamie, że tak, będę chodził do kościoła co tydzień. To było 12 lat temu, ja wtedy kończyłem 30 lat. Nie miałem pracy, no bo po takim numerze już nikt nie chciał ze mną rozmawiać, nie miałem pomysłu na życie. Zostałem po prostu, centralnie mówiąc, wrakiem. Ja mogłem wtedy co najwyżej liczyć na pomoc z Caritasu, że ktoś przyniesie mi coś do jedzenia. No tak to wyglądało. I myśląc intensywnie, bo to wydarzenie było w kwietniu, myśląc intensywnie nad tym wszystkim, co się dzieje dookoła mnie, postanowiłem, że na 30 urodziny chciałbym dostać od mamusi prezent i żeby mi zapłaciła za pielgrzymkę. To były grosze. No to było, nie wiem, 80 zł, powiedzmy. Stówa, 120, takie pieniądze. Mnie nie było na to stać. Jeszcze kilka lat temu wybitny dziennikarz, którego wszyscy okadzali, którego teoretycznie każdy chciał zatrudnić, wszyscy mówili, jesteś świetny. Wszystko masz, cały świat stoi przed tobą. I tutaj nie ma 8 dych na to, żeby zapłacić sobie iść na pielgrzymkę. Mama zapłaciła, ale jak po latach mi wyznała, bała się, bo pójdzie i rozprowadzi, tam będzie jakieś numery odwalał. A to było tak, że ja nie szedłem na pielgrzymkę po to, żeby spotkać Pana Boga, nie szedłem na pielgrzymkę po to, żeby prosić o coś Pana Boga, tylko poszedłem na pielgrzymkę z takim dokładnie nastawieniem bluźnierczym. No dobra, to jak jesteś, to ja Cię teraz przepytam, bo ja zawsze byłem świetnym dziennikarzem i zawsze świetnie pytania potrafiłem zadawać, to ja Cię tak przepytam, że się okaże, czy Ty jesteś taki mądry, jesteś i dobry, Panie Boże. No ale na szczęście Pan Bóg nie jest złośliwy. Dokładnie rzecz ujmując, załatwił mnie pierwszego dnia, bo jak dotarłem na miejsce noclegu, to nie mogłem się podnieść. Wydawało mi się, że i co tam iść z Kalisza do Częstochowy na pielgrzymkę, stare babcie chodzą, to ja też sobie przecież dojdę. A rzecz wyglądała zupełnie inaczej, bo ja pierwszego dnia położyłem się na noclegu i nie byłem w stanie iść się umyć. Tam ktoś mi pomógł, żeby wyjść z tego, załatwić podstawowe potrzeby, zapalić i zawlekli mnie z powrotem na łóżko. Następnego dnia to samo. To samo, także ja nie miałem czasu myśleć i kłócić się z Panem Bogiem, tylko tak Pan Bóg dawał mi do zrozumienia, że no, te wszystkie kłopoty twoje to na nic się zdały, no to jeszcze zobaczymy, jak długo wytrzymasz. I tak się stało, że na pielgrzymce obchodziłem 30 urodziny. I na 30 urodziny już byłem tak zmęczony tym swoim kalectwem, bo to było kalectwo. Ja nie mogłem chodzić, ja człapałem, mnie tam brali za rękę i mnie holowali i zdecydowałem się na spowiedź u księdza. No i na tej spowiedzi po raz pierwszy od wielu, wielu lat się poryczałem, bo powiedziałem szczerze Panu Bogu, jak jest. Nie udawałem tak jak normalnie, że nie, nie mam roboty, ale za chwilę dostanę przez takiego dziennikarza, to po prostu widocznie ich nie stać na mnie i takie tam głupoty wygadywałem. No i tutaj na tej pielgrzymce stało się coś naprawdę ważnego i wyjątkowego. Będąc już w Częstochowie, dowiedziałem się od lekarza, bo strasznie mnie nogi bolały, nie mogłem się ruszyć, ja nie mam szans na powrót, ale postanowiłem się jakoś bić o ten powrót i doczłapałem z powrotem te tam 100 parę kilometrów do Kalisza. I następowała taka powolna, powolna zmiana. W miejsce tego alkoholu i tych wszystkich wybryków przychodziła refleksja i przychodziły gotowe wspomnienia z pielgrzymki. Mnie, wyobraźcie sobie, któregoś dnia na przykład przyśniło się konkretne kazanie z pielgrzymki i wiedziałem, że muszę na to kazanie odpowiedzieć i zareagować. I tak jakoś Pan Bóg podał mi wtedy rękę na tej pielgrzymce, zaczął mnie jakoś prowadzić, a przede wszystkim zaczął stawiać na moich drodze ludzi, którzy mnie jakby no, ciągnęli i pokazywali mi, jak to może wyglądać, jak to powinno wyglądać. I tutaj na początek moi rodzice, bo moja mama, która też mi się wydawało, że zwariowała. Zima, lato, wiosna, jesień, ona łazi do tego kościoła i mówi, że się modli, tak? Niezależnie od pogody, codziennie idzie i przyjmuje za mnie komunię. Mój tata, moja siostra. No ale też ksiądz Darek, bo to on akurat był wtedy na tej pielgrzymce i on mi tak jakoś od razu mnie zaczął wkurzać, bo taki był przemądrzały. No ale jak się okazało, poprowadził mnie do Pana Boga.
I teraz, moi drodzy, ta historia, ona no, w szczegółach była naprawdę drastyczna, ale uzmysłowiła mi jedno. Każdy człowiek ma jakieś marzenia, jakiś cel sobie stawia w życiu i ten cel jest w stanie zrealizować, dopóki nie zeżre go własna pycha. Mówi się nieprzypadkowo, że pycha kroczy przed upadkiem. Ja byłem tak pewny siebie i tak zafascynowany sobą i swoimi możliwościami i umiejętnościami, że dokładnie rzecz biorąc, to mnie zabiło. Zdałem sobie sprawę po wielu latach, kiedy ożeniłem się z tą kobietą, która mnie wtedy ratowała, kiedy miałem z nią dwójkę dzieci, to zdałem sobie sprawę, że coś straciłem. A nawet nie wiedziałem wtedy, kiedy byłem w tym takim największym ogniu i największym szale, że ja sam siebie okaleczyłem, bo nie mogę chodzić do komunii. I dzisiaj dla mnie jest już na komunię za późno. Ale Pan Bóg na szczęście nie jest dla tych wszystkich świętych, którzy siedzą całymi dniami i się modlą. On im pomaga, ale Pan Bóg przede wszystkim jest dla takich łobuzów jak ja, jak mój bardzo dobry kolega Rafał, który jest w innej grupie. Bo Pan Bóg przyszedł do nas, dokładnie do nas. Uzmysłowił mi, na co jest za późno, ale on się nie odwrócił ode mnie. I on cały czas jest przy mnie, nawet jak ja się od niego odwracam i jak ja dzisiaj błądzę.